Nazywam się Jarosław Trybuś, jestem historykiem sztuki. Jesteśmy na warszawskim Starym Mokotowie, niedaleko Placu Unii Lubelskiej, w kwartale, który znany jest z tego, że tuż obok znajdują się kamienice należące do Emila Wedla, który był istotnym przedsiębiorcą, ale też wielkim inwestorem w latach 30. XX wieku. Mieszkam tutaj od 5 lat. Wcześniej mieszkałem w Śródmieściu Południowym, a jeszcze wcześniej w Poznaniu, Gdańsku i Bydgoszczy, z której pochodzę. Mieszkanie na Mokotowie jest bardzo specyficznym doświadczeniem, dlatego że można mieć poczucie, że mieszka się w odrębnym mieście. Ta dzielnica, a nawet jej poszczególne kwartały mają tak pełną infrastrukturę, że w gruncie rzeczy można Mokotowa albo jego poszczególnych części nie opuszczać. Do takich samowystarczalnych części miasta myślę, że należy zespół tych paru kwartałów, które są tutaj przy ulicy Puławskiej, głównej ulicy, która wyprowadza ruch z Warszawy w stronę Puław. Ulicy, która jest najdłuższą ulicą lewobrzeżnej Warszawy. Szukałem mieszkania, które nie byłoby zanadto oddalone od centrum i mieszkania, które byłoby z jakiegoś powodu ciekawe. Szybko poszło. Obejrzałem tylko 4 mieszkania i zatrzymałem się w tym, 4. To był czerwiec i wszedłem tutaj po południu. Wystawa jest zachodnia, a za oknami są drzewa. Mieszkanie było pełne słońca i zieleni. I nie było co ściemniać. Powiedziałem wprost agentowi, że to jest to i tutaj zostaje. Sprawa jest o tyle specyficzna, że znajdujemy się pod adresem, który większości warszawiaków będzie kojarzył się z hałasem, z ogromnym ruchem i z różnymi nieprzyjemnościami życia przy jednej z bardzo ruchliwych arterii. A tu niczego nie słychać. To dlatego, że znajdujemy się nie w kamienicy frontowej, tylko w jej oficynie, bardzo dobrze odizolowanej frontowym domem od hałasu ulicy trzypasmowej, z tramwajami i właściwie z ruchem całodobowym. Puławska jest od wschodu, okna tego mieszkania wychodzą na zachód, na bardzo obszerny kwartał, który nigdy już nie zostanie zabudowany, ponieważ znajduje się na nim przedszkole. I to jest budynek niski, nie zasłaniający zachodniego światła, które wpada tu wtedy, kiedy świeci słońce. Zarówno kamienica frontowa, jak i oficyna, w której znajduje się to mieszkanie, są dość skromne, szczególnie w porównaniu z kamienicami, które znajdują się obok. Dlatego, że najbliższe sąsiedztwo to kamienica zaprojektowana przez Juliusza Żurawskiego, znakomitego architekta, który zapatrzony był w osiągnięcia Le Corbusiera i próbował je na różne sposoby naśladować. Ta oficyna, w której się znajdujemy, graniczy z oficyną zaprojektowaną przez Żurawskiego, która jest wyjątkowa. Myślę, że jest to jedyny taki dom, nie tylko w Warszawie, ale być może w Polsce, zbudowany pod koniec lat 30., w którym to domu mieszkania na parterze są dwukondygnacyjne i w dodatku mają od zachodniej strony niewielkie ogrody. Znam takie jedno mieszkanie i bardzo żałuję, że nie udało mi się go kupić, dlatego że tuż po tym momencie, kiedy znalazłem to mieszkanie, takie dwukondygnacyjne mieszkanie na parterze było na sprzedaż. Nie było wcale wiele droższe, ale znajomi zobaczyli je i powiedzieli, że jest bardzo nieustawne. Warto powiedzieć, dlaczego znajomi odnieśli takie wrażenie. Otóż tamte mieszkanie, które jest na dwie strony i jak powiedziałem jest dwukondygnacyjne, ma antresolę, murowaną antresolę, która jest integralną częścią całej organizacji wnętrza.
Wielu osobom może się wydawać, że antresola jest niewygodna ze względu na to, że nie ma ściany, ta antresola jest otwarta na podwójnej wysokości salon, prowadzą na nią wąskie schody. W związku z tym z punktu widzenia rodziny z małym dzieckiem sytuacja jest dość skomplikowana. Niemniej malowniczość takiej przestrzeni z otwartą ścianą, otwartą szybą na zielony ogród, antresolą, na której znajduje się otwarty na salon gabinet. To absolutnie niezwykła przestrzeń. Niezwykła przestrzeń. Cały czas myślę o tym mieszkaniu i bardzo żałuję, że tam nie mieszkam, ale szczęśliwie te domy są tuż za murem. Po mojej prawej stronie są kamienice frontowe od Puławskiej, a po lewej rząd ich oficyn. Jak widać, kwartał jest dość długi. Na samym końcu jest słynna wśród historyków architektury kamienica Wedla, ale Wedel był inwestorem większości tych kamienic, właściwie wszystkich poza tą. Kamienicę obok wybudował i sprzedał ją spółdzielni Granat. Możemy się domyślać, czym zajmowała się pod koniec lat 30. Te domy, to znaczy i frontową kamienicę, i oficynę, zaprojektował Juliusz Żurawski, znakomity przedwojenny architekt. To w tym domu znajdują się dwupoziomowe mieszkania na parterze. Oficyna od zachodu jest właściwie całkowicie przeszklona. Bardzo ciekawe klatki schodowe i taras na dachu z takim żelbetowym, cienkim daszkiem. Wedel po 1933 roku sporo inwestował w nieruchomości i wtedy weszła ustawa, która była bardzo istotna dla luksusowego budownictwa i w ogóle budownictwa mieszkaniowego. Otóż w 1933 roku Sejm uchwalił ustawę, która pozwalała odliczać od podatku wszystkie koszty poniesione na domy przeznaczone pod wynajem. W ten sposób państwo posługiwało się prywatnymi pieniędzmi, żeby zwiększyć liczbę mieszkań. Ta ustawa została nazwana w historii architektury Lex Wedel, ponieważ prawdopodobnie została wylobbowana przez Wedla jako posiadacza wielu gruntów i bardzo wielu pieniędzy. Wpłynęła bardzo znacząco na wizerunek Warszawy drugiej połowy lat 30. To mieszkanie jest stosunkowo niewielkie i wszystkie mieszkania w tej oficynie nie przekraczają 58 metrów kwadratowych. To jest niedużo w porównaniu z domami, które stoją tutaj obok i które należą do nurtu luksusowego modernizmu. To jest skromny dom. Mieszkanie jest dwupokojowe, ale zostało dość mocno przebudowane. Nie przeze mnie, tylko przez poprzedniego właściciela. Ta przebudowa wyszła mieszkaniu na dobre. Jak widać, salon został połączony z kuchnią, do której to wcześniej trzeba było przechodzić przez przedpokój i jeszcze jeden mały przedpokój, jak to w mieszkaniach z tamtego okresu. A zatem to niewielkie 50-parometrowe mieszkanie miało układ, który wynikał z przyzwyczajeń do innego sposobu zamieszkiwania i innego sposobu funkcjonowania domu. Stąd to ta rozdzielność, skąd te przedpokoje i przedpokoiki, które zostały zlikwidowane i poprzedni właściciel uprościł cały ten układ. Zgodnie z potrzebami współczesności. Nie musiałem tutaj wiele zmieniać, tym bardziej, że poprzedni właściciel miał spore wyczucie również dotyczące dawnej materii. To, co trzeba było zmienić, zmienił, ale zachował na przykład stolarkę oryginalną, a zatem i drzwi, i okna są oryginalne. To dlatego trochę od nich wieje. Ale zdawał sobie z tego sprawę i dlatego umieścił tutaj sporo grzejników. Więc to mieszkanie jest dość energochłonne, w związku z tym mało ekologiczne, ale będę bronił tych starych okien jak niepodległości. Może się uda.
To mieszkanie ma pewną zaletę, która jest dla mnie ważna ze względu na mój tryb życia. Otóż daje się je w taki sposób otworzyć. Kuchnia została otwarta architektonicznie, ale połączenie z sypialnią to potrójne przeszklone drzwi, które daje się otworzyć w taki sposób, że ono staje się jednoprzestrzenne. Mówię, że jest to dla mnie istotne, dlatego że często bywają tu goście. Oczywiście pandemia pogorszyła tę sytuację i oczywiście nie jest tak jak kiedyś. Niemniej to było ważne, kiedy to mieszkanie kupowałem. Otwarcie przez potrójne drzwi sypialni jest również bardzo korzystne wtedy, kiedy się choruje. Wiem, o czym mówię, bo ostatnio przeszedłem COVID i spędziłem w łóżku 10 dni, nieoddzielony od reszty mieszkania. To spora zaleta. Myślę, że współcześni architekci mogliby powrócić do zwyczaju robienia potrójnych, poczwórnych, składanych, przeszklonych drzwi. One niezwykle potrafią zmienić wnętrze i dają, dzięki temu, że można je otwierać częściowo, dają bardzo dużo wnętrzarskich możliwości. A zatem apeluję do współczesnych architektów, róbcie potrójne, poczwórne, przeszklone drzwi między pomieszczeniami. Ten salon sam w sobie jest niewielki. Oczywiście znajduje się tu miejsce do siedzenia, kanapa, fotel, drugi fotel, trzeci fotel. Siedzę na tle gobelinu, który ma jakieś 60 lat i został zamówiony przez moją babcię dla mojej mamy gdzieś na Lubelszczyźnie. Myślę, że nieźle się tu sprawdza, ale charakterystyczne jest to, że osoby, które przychodziły tu po raz pierwszy, pytały, czy za tym gobelinem są drzwi. Co świadczy o przyzwyczajeniu do tego, że mieszkania są dzielone i że nie znajdujemy się we wnętrzu kompletnym, tylko że coś jeszcze gdzieś tam obok się znajduje. To znak czasów, kiedy mieszkania dzielono. Można to oczywiście traktować również bardziej romantycznie i pomyśleć o przejściach z Alicji w Krainie Czarów. Tak czy inaczej, to pytanie się niezwykle często powtarzało. Czy są tam drzwi? Nie ma. Obok gobelinu wisi druga tkanina, którą bardzo lubię, a która jest XVIII-wiecznym ornatem z francuskiego jedwabiu, przetykanego złotą nicią. To znalezisko z kościelnego strychu. Ornaty, a tak w ogóle tkaniny, które tracą swoją funkcję, bardzo często źle kończą. Ten akurat skończył nieźle, bo jest tu oprawiony i zabezpieczony i w zacienionym miejscu, więc nie powieje, ale z tkaninami jest chyba tak jak ze szkłem, że bardzo trudno rozpoznać ich wiek. Jeśli ktoś się nie zagłębia w temat, to jest to dość trudne nawet dla historyka sztuki. I dlatego często stają się one szmatami. Mój przyjaciel odnalazł kiedyś XVII-wieczny aksamit, który był używany do przecierania podłogi. Nie powiem gdzie, żeby nie kompromitować instytucji. Mam nadzieję, że nie będzie widoczne, że jest tutaj oskrobana farba. Nie odkurzona. To jest robotnik z książką. Rzeźba z 1949 roku. Autorstwa Aleksandra Żurakowskiego. Aleksander Żurakowski był rzeźbiarzem, którego dzieła wszyscy znają. Dlatego, że Żurakowski wyrzeźbił dekoracje, rzeźbiarskie dekoracje na prezydium Sejmu, czyli wewnątrz sali posiedzeń. Jest parę płaskorzeźb i to są płaskorzeźby autorstwa Żurakowskiego. Poza tym warszawiacy mogą go znać z łazienek. Stoi tam w jednym miejscu głowa Wysockiego.
również autorstwa Aleksandra Żurakowskiego. To był niezły rzeźbiarz, głównie rzeźbił elementy architektoniczne, ale nie tylko. Ta rzeźba, jak powiedziałem, pochodzi z 49, ma cechy socrealizmu, ale to porządna rzeźba. Była wystawiona w Zachęcie na indywidualnej wystawie Żurakowskiego w 69 roku. Mam nawet katalog tej wystawy. Jest tutaj robotnik z książką, któremu nadałem imię Jerzy. Jerzy na tej fotografii jest trochę ciemniejszy, dlatego że ta rzeźba jest gipsowa, ale ma patynę, która miała nadawać temu gipsowi bardziej szlachetny charakter, ale poprzedni właściciel chyba nie mógł znieść tej kolorystyki nierównej i pomalował Jerzego olejną. Ja teraz w wolnych chwilach albo przy długich rozmowach telefonicznych małym nożykiem zdrapuję tę olejną. Trochę to jeszcze potrwa, ale głowa już, stopa już, jeszcze parę lat i Jerzy wróci do formy. Żyję z Jerzym od roku, a trafiłem na Jerzego, nie wiem, czy to nie będzie lokowanie produktu, na Eliksie. Wpisałem hasło rzeźba. Polecam wpisywanie różnych dziwnych haseł na takie platformie jako Elix. Można trafić na porządne dzieło sztuki. Niedrogo. Ze względu na moją pracę we wszystkich mieszkaniach zawsze starałem się mieć biurko. I mam również i tu biurko z widokiem na ogród. Teraz tego nie widać, ale latem jest to prawdziwy gąszcz. Przede mną stara, przedwojenna czereśnia, jak kwitnie jest super, a tam na lewo kilka dużych, ładnych bzów. Jak kwitną jest również super. Poniżej ogród z taką półdziką roślinnością, zajmujemy się nim z sąsiadką i bardzo jest to odprężająca czynność. A widok przez to okno wtedy, kiedy drzewa mają liście, jest rzeczywiście uspokajający i bardzo przyjemny. To miejsce pracy bardzo się przydawało ostatnio, w pandemiczne miesiące. Część czasu pracy to była praca zdalna. A samo biurko, na którym siedzę i przy którym siedzę pracując, to biurko, które pochodzi z Cepeli. Cepelia likwidowała się niestety po latach funkcjonowania w zeszłym roku. I z jej biur wyprzedawano meble i to wszystko, co pozostało. Ten stół kupiłem jako prawdopodobnie ostatnia z osób, która kupowała ostatnie z pozostałości Cepeli. Ładny, intarsjowany blat, lekki mebel, pochodzi z zakładów poznańskich z początku lat 50. Był robiony dla Cepeli i służył pracownicom i pracownikom Cepeli aż do zeszłego roku. Bardzo się cieszę, że mam ten stół. Bardzo dobrze się przy nim pracuje. A krzesło, które wygląda jak mebel wzorowany na meblach z okresu dyrektoriatu, również pochodzi z lat 50. I należy do powojennego wyposażenia warszawskiej Zachęty, o czym świadczy tabliczka na jego plecach. Ale nie wyniosłem krzesła z Zachęty, kupiłem je na Allegro. Ponieważ teraz nie ma liści, to widać budynek przedszkola, który jest w głębi. Budynek przedszkola, który pochodzi z początku lat 50. W Warszawie wtedy wybudowano bardzo dużo nowych przedszkoli. To są zwykle budynki albo parterowe, albo jednopiętrowe. Bardzo często też się zdarza, że mają proporcje dostosowane do proporcji użytkowników. Czyli wszystko jest trochę mniejsze. Mniejsze drzwi, mniejsze okna, mniejsze meble. Te przedszkola bywają niezwykle urodziwe. Mają też sporo terenów zielonych. Odbudowująca się Warszawa mogła sobie pozwolić na to, żeby otoczyć tę opiekę nad najmłodszymi zielenią.
Przedszkola znajdowały się też często w centrum kwartałów, po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom. Do tego przedszkola nie przylega żadna ulica. Nie słyszę dzieci, dlatego że plac zabaw jest z drugiej strony. Z tej strony słychać tylko rozmowy kucharek, które wychodzą tutaj na papierosa albo po prostu pogadać. Czasem słychać też lekcje muzyki. To ciekawe doświadczenie, podsłuchiwanie takiego miejsca od tyłu, bo jak mówię, nie jest to front tego przedszkola, tylko jego tylna elewacja. Przedszkole było zbudowane i przeznaczone dla wyższych przedstawicieli władzy ludowej. Tutaj do tego przedszkola uczęszczały dzieci pracowników Komitetu Centralnego PZPR na samym początku. Zresztą te kamienice, w których ta kamienica i te kamienice, które są obok, były po wojnie zasiedlone przez wysokich urzędników państwowych i partyjnych. W tej kuchni zmieniłem najwięcej, dlatego że mieszkanie było przebudowywane przez poprzedniego właściciela pod koniec lat 90., tak sądzę. Wtedy były modne wyspy, a więc w środku tego aneksu kuchennego była bardzo dobrze zorganizowana wyspa, z dobrych materiałów, taka solidna, porządna. Tu był częściowo podwieszany sufit takimi reflektorkami, jak to było wtedy w modzie. Był okap w takiej zabudowie, która była kolorem bordowym pomalowana, bo prowadzone były tutaj przez architektkę bądź architekta, bo z pewnością to mieszkanie było przeprojektowywane przez kogoś, kto się doskonale na tych sprawach znał, były wprowadzone kolory. Tu był bordowy, w salonie jedna ze ścian była zielona, w sypialni jedna ze ścian była ciemno-miodowa, musztardowa. To wszystko razem było niezłe, ale nie w moim stylu, a poza tym przy takiej wyspie siedzieć jest niewygodnie, więc usunąłem wyspę i dlatego jest tu stół. Kuchnia, jak widać, nie służy za bardzo do gotowania. Jest dość mała w tym domu, zresztą nie za dużo się gotuje, ale bardzo często siedzi się przy stole. Okrągły pozwala na to, żeby mogło przy nim usiąść nawet i 6 osób, jak się postaramy. Jest jeszcze jedna rzecz, która została dobrze przez autorkę bądź autora tego projektu wymyślona. Tu jest trochę podniesiona podłoga względem pokoju, co ma bardzo istotne znaczenie psychologiczne. Zresztą podręczniki do projektowania o tym mówią. Zmiana poziomów pomieszczeń pozwala mentalnie odgrodzić je. Czyli kuchnia jest otwarta, stała się aneksem salonu, ale jednocześnie jest odrębną przestrzenią przez lekko podniesioną podłogę o jeden stopień. Bardzo, bardzo mądry i sprawdzający się zabieg. Podłogę zostawiłem taką techniczną, jaką zaprojektowano. Szafki również. Usunąłem tylko te naddatki, żeby było prościej. A, no i umieściłem tutaj półkę, na której trzymam szkło, które ostatnio lubię, kolorowe polskie szkło, używane oczywiście i rzadziej używane dzbanki projektu Wendorfa, projekt płaski z 1933 roku. To są, jak widać, te same dzbanki, to znaczy ten sam kształt, ta sama forma, ale mają różne malatury. Ta malatura jest bardzo rzadka i niezwykle bogata, jak na lata 30. Grafika Karola Radziszewskiego, którą bardzo lubię, i ulubiona akwarela Tomasza Kowalskiego, znakomitego artysty. Towarzyszą mi tutaj na co dzień. Nic tu nie zmieniałem. To jest łazienka zaprojektowana za czasów poprzedniego właściciela i spowodowała we mnie szok na początku, kiedy tu wszedłem, bo rzadko się spotyka zestawienie terakoty z tymi drobnymi płyteczkami, jeszcze w tych kolorach. Uznałem, że jest to dość ekstrawaganckie i strasznie mi się spodobało z czasem.
A poza tym ta bardzo mała łazienka została niezwykle mądrze zaprojektowana, bo mieści się tu i wanna, i prysznic, i toaleta, i jest okno. Oczywiście okno nie jest zasługą przebudowy, ono tutaj było. Wcześniej ta łazienka była pomyślana jako o 1/3 mniejsza i poprzedzona takim niewielkim przedpokojem z szafą, do którego wchodził, przez które się przechodziło. To jest dość popularne w warszawskich mieszkaniach z drugiej połowy lat 30. To znaczy umieszczenie łazienki przy sypialni. Uważano to za przejaw wygody, luksusu i nowoczesności. Tutaj ten luksus, wygoda i nowoczesność były ograniczone metrażem, ale na tej niewielkiej przestrzeni zmieścił się ten program. Toaleta była osobno przy wejściu do kuchni. Tam zresztą po przebudowie jest, została zostawiona druga toaleta jako toaleta dla gości. Pierwotnie tu toalety nie było. Lubię miejsce, w którym mieszkam. Tak samo jak lubiłem poprzednie miejsca, w których mieszkałem i mam nadzieję, polubię kolejne. Nie mam poczucia, że coś jest na zawsze i nie mam poczucia, że zostanę tutaj na zawsze. Życie jest zbyt skomplikowane i za dużo w nim zwrotów, żeby być pewnym tego, że gdzieś się zostanie dłużej.